Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym food haulu na moim kanale. Wiem, jak lubicie te filmy, ja również uwielbiam je dla Was nagrywać. Dopiero co wróciłam ze sklepu, także już Wam pokazuję, co ze sobą przywiozłam i będą to zakupy z Lidla. Moi drodzy, na pierwszy ogień może wezmę rzeczy, które muszę koniecznie włożyć do zamrażalnika i są to, słuchajcie, krewetki. Kupiłam dwie paczki takich oto krewetek, są one białe, czyli surowe, w pancerzykach. Także proszę, bardzo tak wyglądają. Jedna paczka kosztowała niecałe 18 zł, ale wierzcie mi, że warto, jeśli chodzi o krewetki, to właśnie warto kupować te surowe. One są nieco droższe. Szukam tej drugiej paczki. Dobra, zaraz znajdę, żeby Wam nie szeleścić. Nieco droższe, ale smakowo są zdecydowanie lepsze od tych już blanszowanych. Także dobra, pakuję do zamrażarki. Jeszcze jej nie zamykam, bo tutaj, słuchajcie, mam, nie widziałam tego wcześniej, dwie bagietki właśnie zamrożone do opiekania, do upieczenia z masłem czosnkowym. Ja zawsze kupowałam takie z lodówki, pojedyncze sztuki, a tu mam, proszę bardzo, dwie zmrożone, więc też fajnie, bo mamy na dłużej i takie, wiecie, bardziej awaryjne. Wiemy, że nam się tak szybko nie przeterminują. Kurczę, muszę się dokopać do tych krewetek. Udało się, ale pół torby musiałam wywalić. Dobra, to chowamy i lecimy sobie dalej. Słuchajcie, biszkopty mojego dziecka, ulubione. Ulubione dlatego, że tutaj mają wytłoczone zwierzaczki. O, proszę bardzo, także kolejna rzecz. Ktoś usłyszał? Ktoś usłyszał? To moje. Tutaj, moi drodzy, chlebek, on był jeszcze cieplutki i tak mnie skusił. On się nazywa chyba rustykalny, jakoś tak. Także tak wygląda, nawet nie kroiłam z wiadomych względów, więc jest chlebek. Kupiłam lasagne gotową. Ja, słuchajcie, raz w życiu robiłam lasagne i nie chce mi się nawet tego powtarzać. Jest to dla mnie bardzo, aż za bardzo pracochłonne, także no, w tym przypadku idę na łatwiznę, więc lasagne. Dalej mam tutaj sałatę lodową, planuję zrobić taką sałatkę, którą widziałam na Instagramie. Tam będzie, słuchajcie, kurczak, właśnie sałata lodowa. Wzięłam taką maleńką główkę, żeby naraz zużyć, kukurydza, makaron, kokardki, ale tak naprawdę dajcie jaki tylko chcecie. No i słuchajcie, na przykład paprykę możecie skroić, koperkiem to posypać, czy szczypiorkiem, cokolwiek lubicie, i robimy sos czosnkowy, zalewamy to wszystko i voilà, mamy taką pyszną sałatkę, więc pomyślałam, że czemu nie zrobię. Tutaj dalej mam cztery zwykłe bułeczki, włoszczyzna, wiadomo, u nas być musi, naprawdę nieraz, słuchajcie, moje dziecko każe mi gotować rosół dwa razy w tygodniu, także bardzo często, ostatnio ma fazę, ale wiecie, jeżeli chce, to ja gotuję, nie ma problemu. I worek ziemniaków, tutaj mamy 2,5 kilograma. I dalej, kochani, nasze ukochane ostatnimi czasy makarony, czyli Lubella. Myślałam, że mam solidny zapas makaronów i owszem, mam, ale tych dla dzieci, więc tego typu mi się pokończyły. Tutaj mam świderki, a tutaj mam piórka jeszcze w takiej zimowo-świątecznej wersji, więc tak odkładamy. I dalej, moi drodzy, szynka wieprzowa, ona jest bardzo dobra na kanapki, na pizzę. Rewelacja. Nie jest jej dużo, chyba 5 plastrów, ale są takie solidne plastry. I słuchajcie, boczek pokrojony w kosteczkę. Od razu sobie to dam do lodówki. Ja tak się spieszę z tymi zakupami, bo powiem Wam szczerze, chwilkę z nimi pojeździłam, dlatego tak, wiecie, szybko odkładam. Tutaj, słuchajcie, olej kujawski, mój ulubiony zdecydowanie. Wzięłam też te kostki żelowe do WC. Tym razem wersja żółta. One są świetne, naprawdę warto mieć. Aha, tutaj mam jeszcze razy 3, bo potrzebuję dla 3 łobuzów. Tylko jedno jeszcze gdzieś tam, wiecie, w siatach. Nasz ukochany po raz kolejny cheddar. Ja powiem Wam szczerze, że na jego cześć porzuciłam mozzarellę, tę z Lidla, tartą. Naprawdę, ten jest no, wybitny, także idealny do tostów, pizzy, zapiekanek i wszelkiego tego typu spraw. Tutaj, słuchajcie, jakaś nowość, nie widziałam tego wcześniej, czyli kurczak z zielonych ferm. Po dudzie z kurczaka wzięłam dwie takie rynienki. Tutaj mamy po 5 podudzi, pałek, innymi słowy. Dobrze,
To sobie zaraz zamrożę, wiecie, bo nie potrzebuję ich na już. Mam Müllery. Na pewno są trzy, ale dobrze, każdy ma inny smak. Ten jest akurat bananowy. Mam też dwie gąbki do kąpieli. Proszę bardzo, żółta i zielona. Żółta też gdzieś jeszcze tam jest. O, tu. Także gąbki są. Ostatnio, słuchajcie, wieczorami zamiast herbaty, to wiecie na co napadę? No kisiel. Ale nie chcę mi się oczywiście gotować tego takiego standardowego w dużych ilościach, więc sięgam, bo to tylko dla mnie, umówmy się, moja familia nie przepada, więc wzięłam, słuchajcie, sobie takie saszetki do kubka truskawkowy i jeszcze gdzieś tutaj z wiśniowy wzięłam troszeczkę, a, żeby były. Także taka zachcianka w ostatnim czasie, słuchajcie. Puszka kukurydzy właśnie z myślą o tej sałatce. Wzięłam też pomidory pokrojone z bazylią, one są naprawdę fajne. I co z nich robię? Albo jakiś sos do spaghetti, albo szakszukę, moi drodzy, na prędko. Więc zawsze lubię, wiecie, zawsze lubię, żeby były. Soda oczyszczona już mi się kończy, także kolejne opakowanie. Do czego? Oczywiście do pieczenia, na przykład zamiast proszku możecie używać śmiało. Tutaj jabłuszka dla mojego dziecka. Odkładam na razie tam. Majonez, winiary. Jednak zadałam Wam kiedyś pytanie, kto w teamie Kieleckiego, a kto w winiary. Jednak więcej osób faktycznie w winiary. Ja myślę, że to jest też tak, że jak się przyzwyczajimy do danego smaku, to ciężko jest go zmienić. Kielecki jest bardziej taki, mam wrażenie, kwaśny, a ten jest bardziej taki słodki. To też oczywiście zależy od naszych gustów. Awokado. Jest kolejny Müller i to jest, słuchajcie, pistacja. Tak zerkam w podgląd, czy mnie widać. Oraz kiełbasa żywiecka. Pyk, proszę bardzo. Dobrze, jedna siata za nami, druga już. Wow, ale nam to idzie, słuchajcie. Więc ostatnia, cyk. I mamy tu, proszę bardzo, śmietanę. Ja już Wam nieraz wspominałam, że ja wolę te mniejsze kubeczki, wtedy jestem w stanie to zużyć szybko i nie marnuje mi się nic. Wzięłam sobie też karkówkę w plastrach. Tutaj mamy 5 plastrów. I jeszcze nie wiem, czy ją uduszę w piekarniku z cebulą i na przykład z papryką, czy tam z jakimiś innymi warzywami, czy nie zrobię z niej gulaszu. Ale to w tygodniu, to na pewno nie jest na już, bo teraz obiady mam poplanowane na najbliższe dni. Tutaj, kochani, boczek surowy wędzony. Ja powiem Wam szczerze, my uwielbiamy kanapki z jajkiem, właśnie taki boczek upieczony, podprażony wręcz, wiecie, taki chips z niego na patelni, do tego pomidor, majonez i to jest po prostu obłęd, także takie kanapki często u nas zjeżdżają, ale też boczek, umówmy się, nieraz się przydaje nawet do jajecznicy. Müller Milch, kolejny, tym razem truskawkowy. Tutaj, moi drodzy, Klin do szyb, ostatnio mój ulubiony i idzie mi, słuchajcie, naprawdę na potęgę, potężne ilości tego zużywam. Moja ukochana herbata, naprawdę, słuchajcie, ja próbuję różnych herbat, bo ogólnie jestem herbaciarą, ja kawy nie piję. Tutaj na pewno większość osób wie, ale jeżeli jesteście nowi, no to właśnie, ja kompletnie, słuchajcie, kawy nie piję, naprawdę, zero kawy, zero, nie lubię herbaty, natomiast owszem, ale słuchajcie, no próbuję przeróżnych i ta to jest hit, naprawdę, to jest tak fenomenalny smak, no nie znalazłam zastępstwa, nawet w takich sypanych, prawdziwych herbatach, no po prostu ten smak jest dla mnie najlepszy, także owoce leśne, Lipton, piramidki, z serii, słuchajcie, Deluxe, bo jeszcze jest sporo produktów tej serii w naszym Lidlu, oliwa z oliwek extra virgin, także zobaczcie, jaka śmieszna butelka, troszkę jak taka apteczna, i tutaj mamy pół litra oliwy, bo się kończy, ale nie mówię na głos, słuchajcie, bo wiecie. No, zaraz by tutaj przyszedł mały szogun. Kolejne kisielki. Jeszcze lubię, słuchajcie, brzoskwiniowy, ale niestety nie było. Ostatnie jajeczko i, słuchajcie, coś z apteki, czyli witaminę C1000.
I tyle, słuchajcie, cały mój haul, jak widzicie, nic nadzwyczajnego. Wiele produktów w ogóle u mnie się pojawia, ale no nieraz właśnie znajduję na nie jakieś inne zastosowania, podrzucam Wam jakieś inne przepisy. Mam nadzieję, że te filmy jeszcze Was nie zanudziły, że wciąż Wam się podobają. Dobrze, tymczasem ja kończę. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Oczywiście cały czas zachęcam do subskrypcji kanału, żebyście byli ze mną na bieżąco, do pozostawiania po sobie łapek w górę. Mam nadzieję, że filmy Wam się podobają, że tych w dół łapek nie trzeba wciskać. I pozostawiajcie po sobie komentarze, bardzo chętnie je czytam i oczywiście jeszcze chętniej na nie odpowiadam. Słuchajcie, zapraszam Was też na Instagrama, tam jestem wręcz codziennie i tam bardzo łatwo jest mnie złapać, ale też zapraszam Was na reaktywowany kanał naszego gospodarstwa. Mój mąż tam, słuchajcie, wiedzie prym. Może słuchajcie, bo ogólnie pewnie ogląda mnie większość kobiet, ale jeżeli Wasi faceci lubią ciężkie maszyny, traktory, tego typu historie, to może podeślijcie im ten kanał, może im się spodoba, także zapraszam Was tam również, wszystkie linki zostawiam Wam poniżej. Dobrze, ja się żegnam, nie gadam dłużej, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.